Cześć, z tej strony Kacper Chojnacki, a dzisiaj długo wyczekiwane Q&A. Ostatni taki materiał pojawił się na moim kanale jeszcze w wakacje od tamtego czasu. Dużo się wydarzyło i stwierdziłem, że ponownie odpowiem na wasze pytania. Były pytania dotyczące futbolu, były pytania dotyczące dziennikarstwa, także dzisiaj na wszystkie nurtujące was kwestie odpowiem, więc zapraszam już na ten odcinek. Jeszcze na wstępie chciałbym życzyć wam wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Odpocznijcie w ten czas, a tymczasem przechodzę już do pytań. Zacznijmy sobie od pytań z YouTube'a. Tutaj najpierw zadał pytanie Matix. Jaki jest twój ulubiony zawodnik? Ciężko mi jest to w tym momencie powiedzieć. Wydaje mi się, że obecnie takim moim ulubionym piłkarzem, takim, do którego się w jakiś sposób gdzieś przywiązałem, jest Kylian Mbappe. Jest to związane z tym, że po prostu lubię takich piłkarzy, którzy są w stanie sami odwrócić losy meczu, sami generalnie zwyciężyć w spotkaniu, a Kylian Mbappe wydaje mi się, że jest w tym momencie w tym najlepszy po prostu na świecie. Drugie pytanie, czy lubisz, jak ktoś się tobą inspiruje? Lubię, jak ktoś się mną inspiruje, bo jest to dla mnie też motywujące, że jestem kimś, kim może się ktoś zainspirować. Niemniej jednak nie lubię, jak ktoś stara się naśladować moje ruchy w jakiś sposób i gdzieś za tymi moimi krokami podążać i robić to samo. To jest takie dosyć moim zdaniem średnie, ale sama inspiracja, ja chcę napędzać też was, żebyście komentowali, żebyście, nie wiem, tworzyli jakieś treści na YouTube'a. Uważam, że to jest bardzo fajne i też mój przykład może być po prostu fajny, motywujący. Ostatnie pytanie od Maciksa. Ile zajmuje ci robienie notatek do komentowania meczu? I to jest dosyć ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że tutaj jest to około 2 godzin w tym momencie, kiedy już jestem tak w miarę doświadczony w tym, że potrafię sobie zrobić notatki i robię je zawsze według jakiegoś swojego już wcześniej stworzonego klucza. Odpowiadając też tutaj na jeszcze jedno pytanie, co prawda z Instagrama, ale przejdę do niego, bo mi gdzieś zapadło w pamięci i po prostu od razu jest ono powiązane z tym pytaniem, czyli ile przygotowujesz się do transmisji. I tutaj mogę od razu rozwiać wszystkie wątpliwości i troszeczkę zaskoczyć tych, co myślą, że to jest naprawdę łatwa robota, żeby zrobić taką transmisję i skomentować mecz, bo to jest naprawdę bardzo długi proces i samo, myślę, takie przygotowanie do transmisji to jest około 3 godzin, sam mecz trwa 2 godziny, obliczcie to sobie, to jest 5 godzin, zakładając, że może być jeszcze jakaś dogrywka, czy też jakiś doliczony czas gry, to trwa 2,5 godziny, więc to jest naprawdę bardzo długi proces, plus stworzenie jakichś grafik, to często wychodzi łącznie 6 godzin, także teraz mam nadzieję, rozumiecie już, dlaczego ciężkie jest dla mnie czasem, jak komentuję na przykład 4 mecze w 4 dni, bo to jest naprawdę ogromna ilość czasu i też jest to taka presja w jakiś sposób mentalna, bo na przykład nie wyobrażam sobie wejść do domu, załóżmy skądś, 5 minut przed transmisją. To są takie sytuacje, które się nie dzieją i raczej się dziać nie będą, bo po prostu zbyt stresujące by to chyba dla mnie było, żeby wrócić tak wcześnie przed transmisją, bądź nawet, nie wiem, pół godziny, to i tak jest dosyć mało, bo muszę sobie przygotować składy, muszę jeszcze jakieś ostatnie szlify ogarnąć, sprawdzić, czy wszystko jest dobrze technicznie, także naprawdę jest to dosyć ciężka robota wbrew pozorom. Kolejne pytania są od Manuela, tutaj mamy na początek. Skąd wziął się ten pomysł, aby zostać dziennikarzem sportowym? No gdzieś wyszedł tak stricte ode mnie. Ja zawsze lubiłem słuchać różnych programów o piłce nożnej. Generalnie, wbrew pozorom, czasem lubiłem bardziej tę otoczkę niż samą piłkę nożną. To może się wydawać dosyć dziwne, ale lubiłem ludzi, którzy przygotowują jakieś ciekawostki, ludzi, którzy gdzieś przygotowują jakieś statystyki, analizy. Zawsze gdzieś to mnie kręciło i też stwierdziłem, że po prostu mam predyspozycję, żeby stać się takim dziennikarzem sportowym, bo gdzieś czuję po sobie, że potrafię dobrze się wypowiedzieć, dobrze władać tym językiem, mam jakiś szeroki zasób słownictwa i też potrafię na przykład te mecze komentować, bo robiłem to chociażby w moich pierwszych latach gdzieś tam dzieciństwa, grając chociażby w FIFA, gdzie duża część tych młodych komentatorów tak po prostu zaczynała. Ja też w jakiś sposób, w ten sposób zacząłem. Także myślę, że mogę tak powiedzieć, że to wyszło w 100% ode mnie, bo tam też później było jakieś takie pytanie, czy ktoś mi kazał założyć kanał. No, no nie, absolutnie tak nie było, wręcz mam takie poczucie, że to ja jestem, to ja to robię, to ja wszystko tutaj tworzę i jestem z tego zadowolony, bo po prostu lubię, kiedy coś wygląda po mojej myśli. Kolejne pytanie, jaki jest twój ulubiony klub? Tutaj chyba jest prosta odpowiedź, jest to raczej Real Madryt z tych zagranicznych, w Polsce gdzieś to jest pewnie w okolicach Legii Warszawa, no jestem człowiekiem z Warszawy, urodziłem się w tym mieście i mimo wszystko ten kult Legii to jest coś, w czym się dorasta po prostu w Warszawie. A przechodzimy sobie do ostatniego pytania od Manuela, jakie podejście do twojego kanału ma rodzina oraz przyjaciele? I to jest coś, co jest dla mnie
naprawdę fantastycznym pytaniem, chciałem na to odpowiedzieć, bo chciałem po prostu podziękować i moim rodzicom za to, ile mi dają po prostu w tej kwestii, bo wspierają mnie naprawdę bardzo mocno, i przyjaciołom, bo oni też są, też mnie wspierają, ja też mam dystans, jak ktoś sobie żartuje, nie mam z tym problemu, ale też jak ktoś chce gdzieś tam na mnie wejść personalnie i gdzieś się śmiać z tej mojej działalności, to ja też to olewam, bo wiem, że ważne jest to, co ja robię, a nie to, co ktoś o mnie po prostu sądzi, tak, i to jest dla mnie bardzo ważne, no i po prostu no jest wsparcie dosyć ogromne tego, co tworzę. No i teraz mamy trzy pytania od użytkownika zawsze na trzeźwo. Czy będąc na konferencji prasowej po meczu, mając wokół siebie starszych dziennikarzy, czujesz tremę? No i nie czuję tremy, bardziej czuję tremę przed trenerem, bo czasem boję się, że zadam takie pytanie absolutnie nietrafione i trener odpowie albo tego nie zrozumie, albo to pytanie będzie po prostu, jak się okaże, nietrafione. Więc zawsze staram się zadawać na razie takie bezpieczniejsze pytania, ale nieraz sobie pozwalam na jakieś eksperymenty, eksperymenciki, żeby gdzieś zadać jakieś ciekawsze pytanie, może skrytykować gdzieś, gdzieś drużynę trenera, do którego zadaję pytanie, bo to też jest w jakiś sposób moim zdaniem forma ciekawa. No i staram się zadawać takie bezpieczne pytania, ale a propos dziennikarzy, nie czuję tremy, bo po prostu wiem, jacy są ci ludzie też mnie bardzo szanują i to jest dla mnie coś fantastycznego, że tak mogę sobie zadać takie pytanie bez jakiejś ogromnej presji i to jest coś naprawdę fajnego. Kolejne pytanie, czy planujesz studia dziennikarskie? Raczej nie. Rozmawiając z wieloma ludźmi naprawdę z tej branży, no większość osób krytykuje te studia i ja też czytałem dużo opinii na ich temat, że one są naprawdę mierne po prostu i nieraz też rozmawiałem z niektórymi dziennikarzami, kiedy oni widzą, że jestem młodszy, to pytają mnie o te studia i tak dalej, i nawet zanim ja jeszcze odpowiem, to mówią, byleby nie studia dziennikarskie, no bo po prostu te studia nie uczą praktyki, też dużo w tej pracy de facto nie dają, bo redakcje raczej przyjmują za to, co ktoś robi, niż za to, jaki ma papierek ze studiów, więc uważam, że te studia nie są mi w żaden sposób potrzebne. Oczywiście zależy, jak to się potoczy, jeżeli będę w jakimś gorszym punkcie idąc na studia, to pewnie pójdę na te studia, bo papier z kolei daje ci pewną pracę w tym zawodzie, a takie pojęcie bez studiów może ci dać po prostu czas na rozwijanie tego i możesz zejść wyżej, no ale to jest wiadomo już kwestia, nad którą się będę zastanawiał pewnie później. I ostatnie pytanie od zawsze na trzeźwo, bo czy planujesz wrócić do przeprowadzania wywiadów? Na pewno będę do tego wracał, aczkolwiek chcę, żeby to były takie już naprawdę bardzo dopracowane wywiady. Wywiady raczej robione już z trenerami i piłkarzami. Jeżeli będą jakieś wywiady z dziennikarzami, to takimi już naprawdę absolutnie legendarnymi, bo uważam, że po prostu piłkarze i trenerzy nieraz potrafią mówić ciekawsze rzeczy i to może też spowodować większy ruch na moim kanale. No ja nie ukrywam, że patrzę też w jakiś sposób na to, co robi Liczby i chcę za tym też w jakiś sposób podążać, nie w 100%, ale też się tym w jakiś sposób sugerować, kiedy wybieram, co będę chciał wrzucać na kanał, co będę chciał robić. No i teraz dwa pytania od użytkownika KW Ferti. Na początek, jaki jest twój znienawidzony klub? Takiego klubu właściwie chyba nie mam. Wszystkie kluby szanuję, też przeszkadzałoby mi to w robieniu tego, co robię, jeżeli bym jakiegoś klubu nienawidził, bo mógłbym być zbyt subiektywny w swoich jakichś materiałach i tak dalej. Także nie mam takiego znienawidzonego klubu. No i drugie pytanie, co jest twoim celem komentatorskim? To jest ciężkie pytanie, bo właściwie te cele mogą się zmieniać. Na pewno chciałbym pracować w jakiejś porządnej stacji, która transmituje jakąś znaną ligę, bo uważam, że to daje no furtki tak naprawdę do wielu, bardzo wielu miejsc i też chciałbym przede wszystkim pracować w stacji, bo oni mają prawa transmisyjne do danej ligi na przykład i chciałbym pracować przy lidze, do której mają prawa transmisyjne, czyli chodzi mi o to, żebym mógł pracować przy tej lidze tak też od kuchni, na przykład jeździć na niektóre mecze, bo to umożliwiają właśnie te prawa, a samo takie pracowanie w stacji, która nie ma jakichś praw do czegoś, ale na jakiś temat się wypowie, tych programów internetowych teraz jest mnóstwo na przykład, czy chciałbym występować na przykład w takich meczykach, czy kanale sportowym, oczywiście wiadomo, zobaczymy, jak to się potoczy wszystko, tak? Aczkolwiek chciałbym występować, ale na pewno nie chciałbym, żeby taka rzecz była moją jedyną jakąś tam gałęzią dziennikarstwa, bo po prostu chciałbym komentować mecze, tak? Bo tutaj jest też pytanie o cel komentatorski. No chciałbym komentować mecze na przykład ze stadionów, które widzowie mogą zobaczyć i mnie słyszeć. To jest też mój cel, bo uważam, że to po prostu ulepsza odbiór mojego komentarza. Mój komentarz jest bardziej opisujący, dodający do meczu, niż taki radiowy, w którym ja muszę dokładnie przekazać, co się dzieje na boisku, tak w 100%. To mój komentarz jest troszeczkę
troszkę inny. Też mam wrażenie, że wy to zauważacie. Następne pytanie, Szymon pyta: lepiej ci się komentuje pierwszą ligę czy ekstraklasę? Jeżeli chodzi o komentarze ze stadionów pierwszej ligi, na pewno pierwszą ligę mi się wtedy komentuje przyjemniej, ale stricte z domu pierwszej ligi nie komentowałem, bo po prostu nie ma na to żadnego popytu, nie jest to też ciekawe, dla mnie to jest też ciężkie, żeby przygotowywać sobie nowe drużyny, bo to jest najcięższa chyba rzecz, którą może robić komentator, czyli przygotowywać się do meczu drużyny, której jeszcze nie komentował, więc z domu na pewno ekstraklasę, też bardzo mi się przyjemnie komentuje ekstraklasę, to jest naprawdę świetna sprawa, ta transmisja też stoi na wysokim poziomie, więc mogę dużo z tych meczów wyciągnąć i naprawdę łatwo mi się komentuje ekstraklasę, chociaż też się muszę przygotowywać, jeżeli komentuję jakieś nowsze drużyny, ale też dane z kolei na temat piłkarzy ekstraklasy są zdecydowanie łatwiej dostępne niż te dane na temat piłkarzy pierwszej ligi. Jest więcej statystyk też prowadzonych przez ekstraklasę, także pod tym względem zdecydowanie ekstraklasę. No i teraz Maxip 1562 pyta: czy twoi rodzice są dziennikarzami? Jeżeli nie, to jaki inny zawód wykonują? Moi rodzice nie pracują jako dziennikarze. W jakim zawodzie pracują? Powiem, że pracują legalnie, nie będę mówił w żadnym stopniu, jaki to jest zawód, bo jest to kwestia po prostu prywatna i nie chcę się o nią dzielić publicznie. I kolejne pytanie: czy masz rodzeństwo, na przykład brata lub siostrę? Mam młodszą siostrę, tak dla waszej informacji. Teraz przechodzę już do pytań z Instagrama. Ramen77 pyta: ile wydałeś na sprzęt? I tutaj jest kwestia taka, że ciężko by to było podliczyć, ile ja konkretnie wydałem, no bo wiadomo, że gdzieś tam wspierają mnie moi rodzice, aczkolwiek też, żeby teraz zaraz się nie pojawiło, że ja mam niesamowicie jakiś sprzęt, wszystko od rodziców i tak dalej, bo jest to tego typu kwestia, że ja raczej od rodziców dostaję sprzęt na różne okazje, na które i tak bym dostał prezenty, ale ja po prostu wolę dostać sprzęt, bo dla mnie to jest ważne, żeby robić dla was materiały, więc myślę, że dużo rzeczy, które mogłem jakby takich przyjemnościowych bardziej dostać, poświęciłem na to, żeby dostać, nie wiem, kamerkę, lampę, komputer i tak dalej, i tak dalej. Jedyna rzecz taka chyba z tych droższych, którą kupiłem sobie stricte sam, to jest mikrofon oraz lampa, to fakt. Za to ja płaciłem, niemniej jednak reszta rzeczy jest raczej od moich rodziców, a ile ten sprzęt cały kosztuje, ciężko by było. No na pewno są dwie lampy, są trzy statywy w sumie łącznie, mam jeszcze do tego kamerkę, mam komputer, mam rozgałęziacz, taką stację dokującą, no i mam mikrofon, więc trochę tego jest, więc troszeczkę by tego było, no i pewnie część jest ode mnie, ale tak jak mówię, no dużo pewnie tych prezentów takich przyjemnościowych poświęciłem, żeby mieć ten sprzęt i jestem z tego dumny, bo to nie jest żaden wstyd, że ma się coś od rodziców, kiedy się ma 14 lat, to jest w 100% normalne. No i następne pytanie, Zuchowski Wiktor pyta: czy interesujesz się jakimiś innymi sportami niż piłka nożna? Interesować się nie, śledzę z doskoku, raz na jakiś czas obejrzę na przykład, nie wiem, NBA, kiedy gra na przykład Iga Świątek czy Hubert Hurkacz, obejrzę tenisa, kiedy gra polska reprezentacja, obejrzę siatkówkę, to jest bardziej w tym stylu, nie mam takiego drugiego sportu, który wydaje mi się na przykład mógłbym komentować, bo to też były pytania w ostatnim odcinku Q&A, na który zapraszam, no bo tam powiedziałem właśnie, że nie ma takiego innego sportu, który bym mógł komentować, bo po prostu nie mam wiedzy aż takiej na temat innego sportu, który mógłbym, żebym mógł komentować. Także to jest chyba moja odpowiedź na to pytanie. I Mikołaj7143 pyta: kiedy komentujesz następny mecz w 2024 roku? Będzie to mecz Arsenalu z Liverpoolem. 7 stycznia, godzina 17:30, FA Cup. Komentuję to spotkanie, także zapraszam was właśnie wtedy. Potrzebowałem takiej przerwy od komentowania, wracam i myślę, że przez to, że miałem tę przerwę, będzie to strasznie po prostu świeży komentarz taki, że będę naprawdę dobrze przygotowany i tak dalej, bo nie ukrywam, ta runda poprzednia mnie naprawdę dosyć mocno zmęczyła, więc tej przerwy naprawdę było mi trzeba. Odpowiadając na kolejne pytanie, jak się widzisz w pracy komentatora, to już właściwie odpowiedziałem, Wojtulo221, i no widzę się tak, żeby po prostu komentować w jakiejś stacji i to jest chyba dla mnie najważniejsze, żeby mój komentarz był łącznie z obrazem meczu, bo to jest dla mnie bardzo też ważne. No i czy mam jeszcze jakieś pytania? Nie, to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku Q&A. Ja zapraszam do subskrybowania kanału, zostawiania łapek w górę i słyszymy się za tydzień, bo teraz odcinki będą pojawiały się na tym kanale co tydzień, póki nie ma tych meczów, póki nie ma jeszcze tego okresu, że jest runda, że są spotkania, to właśnie widzimy się co tydzień. Dziękuję za dziś, do usłyszenia, cześć!